Ej, stara, a co, jak u nas też będzie wojna? Nie, no co ty zwariowałaś? Przecież Zachód na to nie pozwoli. Poza tym, wiesz, no to jest jeszcze mimo wszystko daleko. Zanim do nas dojdzie, to spokojnie. W razie czego, jak się zrobi naprawdę niebezpiecznie, to najwyżej wtedy będziemy myśleć. Ty w ogóle słyszałaś, co on mówił, że jeśli ktokolwiek mu przeszkodzi, to wojna będzie miała taki charakter, jak jej świat jeszcze nie znał. Weź przestań czytać takie głupoty. A jak wypuści atom? Nie, no co ty. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek był do tego zdolny. Serio? Zresztą mówię ci, przecież Europa już wie, co to znaczy wojna i nikt nie dopuści, żeby była kolejna. Poza tym, wiesz, no jest masa układów podpisanych, zobowiązań, no już nie mówiąc o NATO. No, może masz i rację. A jeśli u nas też będzie wojna? No, coś ty chyba zwariowałaś. Spokojnie. To się wszystko dzieje jeszcze daleko od nas. W razie czego, to przecież jest czas na reakcję. Będziemy wtedy myśleć ewentualnie. Może nie powinnam ci tego mówić, ale koleżanka mojej koleżanki spotkała się z wizjonerem i ten wizjoner powiedział, że miał straszną, przerażającą wręcz wizję, że widział, jak z ludzi robią mydło. Ja nawet nie chcę, nie powinnam tego komentować, ale skomentuję. Według mnie to powinno być po prostu zakazane. I jeszcze na pewno on wziął za to pieniądze. Po prostu przestań słuchać tych głupot. Naprawdę. A słyszałaś o bombie atomowej? Co będzie, jeśli jej użyją? No, wątpię, że ktokolwiek by się na coś takiego odważył. Ale dobrze, spokojnie. A więc posłuchaj. Gdyby nawet miało do czegoś dojść, to przecież Europa wie już, co to znaczy wojna i nie dopuści do tego, aby ten koszmar się powtórzył. Wiem. Są różne ustalenia, układy międzynarodowe. No przecież to nie jest takie sobie hop-siup nic. Poza tym Liga Narodów jest, tak? No dobrze, no, trochę mnie uspokoiłaś. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmiku. Chciałabym jeszcze tak na zakończenie podkreślić, że w żadnym wypadku nie chodziło mi o to, żeby wzbudzić panikę, że za chwilę również i u nas wojna wybuchnie, tylko no, pewna analogia nasuwa się sama wydarzeń współczesnych oraz tych z roku 1939. I tym samym chciałabym właśnie podkreślić, bo często o tym zapominamy, że pokój nie jest czymś danym nam raz na zawsze. Nasze pokolenie i pokolenie zwłaszcza jeszcze właśnie młodszych osób, młodszych ode mnie, które nie doświadczyło wojny, żyje w takim przekonaniu, że pokój jest czymś oczywistym, że wojny to toczyły się kiedyś, a teraz to już Europa i w ogóle świat z tego wyrośliśmy, a jeżeli jakieś konflikty się toczą, to gdzieś tam w ogóle w jakimś innym świecie, z dala od nas i zupełnie nie ma to żadnego wpływu na nas. Pamiętajmy także o tym, że bohaterami są nie ci, którzy wzniecają konflikty, wzniecają wojny, ale ci, którzy utrzymują pokój.